Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 726 114 114. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. No to startujemy z dzisiejszym tematem dla reportera. W wakacyjnych klimatach już można chyba powiedzieć. Koniec roku szkolnego 2021-2022. Młodzież się cieszy. Dzieci też. Dzień dobry. Dzień dobry. Leszek wspaniały. Tak, właśnie miałem okazję być na zakończeniu roku szkolnego w dwóch podstawówkach. Po temacie dla reportera jeszcze zerkniemy do jednej ze szkół średnich. No, generalnie w dobrych humorach, w Nagalowo, poubierana młodzież i dzieci, no wcale się nie dziwię, dwa miesiące odpoczynku ich czekają. Tak zwanej laby. Tak, 726-114-114, numer telefonu na samym początku przypominamy. No i rozwiewamy wątpliwości co do wczorajszego telefonu z ulicy Jagiellońskiej. Tak. Bo tak się zaoferowałem poszukiwaniem dziur na tej ulicy, że nawet wjechałem... Że wpadłeś w dziurę. Nie, wjechałem pod prąd. O. I akurat mój pech polegał na tym, że z naprzeciwka jechała nauka jazdy. No, przeprosiłem, usunąłem się na bok i potem już jechałem oczywiście zgodnie z przepisami. Natomiast na Jagiellońskiej faktycznie przy wjeździe na Kazimierza Sprawiedliwego piękny, nowy asfalt wylany w miejsce dziur, natomiast w dalszej części Jagiellońskiej dziury pozostały. I teraz pytanie, gdzie tu logika? Jak już pojawiła się ta służba i załatała te dziury, no to wypadałoby też pojechać dalej, nie wiem, 50-100 metrów w głąb Jagiellońskiej i załatać te, które tam pozostały. No cóż, pozostanie nam po raz kolejny zgłosić Jagiellońską do łatania, bo te dziury, które fotografowałem przy wjeździe na Kazimierza Sprawiedliwego, to ich tam było faktycznie na małym obszarze sporo. Natomiast w dalszej części Jagiellońskiej są takie pojedyncze, ale głębokie dziury, tak więc je też wypada załatać. Tak więc Jagiellońską zgłaszać będziemy po raz kolejny. Przyznam się szczerze, że byłem na Henryka Brodatego, tam wczoraj nam słuchacz zgłaszał na pętli autobusowej jakieś suche konary zwisające nad parkingiem i nie udało mi się ich zlokalizować. Może już ich nie ma. Jeśli słuchacz jest przy radioodbiorniku i mógłby na przykład zrobić nam zdjęcie i podesłać to na radiowego messengera, to bylibyśmy wdzięczni. Temat z Lubina, jeśli chodzi o stary cmentarz, też przekazany, Iwona się tym zajmuje. Aha, no i dziury na Długosza, to też zgłosiliśmy. No i czekamy dzisiaj na pierwsze telefony, drodzy słuchacze. 726-114-114 to ten numer, który do nas jest aktualnie cały czas linia otwarta, pod który możecie dzwonić, więc proszę bardzo, proszę się nie krępować. Ja wiem, że dzisiaj często w głowie macie inny temat, bo dzieci kończą rok szkolny, bo kwiatki, bo czekoladki i inne tym podobne. Jeszcze jakieś ostatnie prasowanie być może. No, zakończenie roku szkolnego zaplanowano w różnych szkołach na różne godziny. Wiem, że u niektórych to było o 8, u innych o 9, u innych o 10, a jeszcze o 11:30 też w zależności, bo to i rocznikowo robią klasy 1, 3, 4, 6, 7, 8, tak więc tak to wygląda w różnych szkołach. Natomiast no, pewne jest jedno, kończy się dzisiaj rok szkolny. Tak, kończy się. I zaraz się zaczną wakacje. Tak. Które zlecą pewnie szybciej z racji tego, że są krótsze od roku szkolnego. Ale to najważniejsze jest to, żeby czerpać z dnia jak najwięcej. Także droga młodzieży, jeżeli nas słuchacie w tym momencie, pamiętajcie, nie śpijcie do 12, chociaż dobrze, przez 2 tygodnie pierwsze śpijcie do 12, jak tam wam pasuje. Ale później korzystajcie ile wlezie, wstawać proszę rano, cisnąć ile można, bo dzień długi i pamiętajcie o tym, że dni niestety od 2 dni już coraz krótsze. Ja wiem, że jeszcze nieznacznie, ale jednak krótsze. 726-114-114, odbieramy telefon. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, witam panów serdecznie w ten cudowny, słoneczny dzień. I można powiedzieć, że pierwszy dzień wakacji, z tego rodzice też się cieszą. I dzwonię do panów z taką sprawą. Wczoraj poszliśmy z dziećmi na lody do parku przy ulicy Alei Wolności. No i tam jest Słowiański Ogródek. Jest zamknięty na łańcuchy. Mhm. Żadnej informacji. Dlaczego? Czy w jakich dniach to jest otwarte? Totalny szok tak naprawdę. Już pani tłumaczę, o co chodzi. Po okresie jesienno-zimowym, kiedy tam
w tych domkach na placu odbywały się różnego rodzaju dziwactwa w postaci głównie libacji alkoholowe. Ten teren został tak zanieczyszczony, w piasku jest tyle pobitego szkła i generalnie trzeba to oczyścić. Fakt, że to już niestety trwa bardzo długo i za długo, nie tylko moim zdaniem, ale myślę, że tych, którzy z tego placu chcieliby korzystać. Natomiast rozwiązaniem według głogowskich obiektów usługowych jest to, że został tam zainstalowany system alarmowy i po zamknięciu placu wieczorem, jeśli tam ktoś będzie wchodził, no to system będzie się uruchamiał i służby będą przyjeżdżać i robić tam porządek. Natomiast dlaczego jeszcze to jest zamknięte, to postaram się dowiedzieć, bo no to już zbyt długo trwa. No, atrakcja dla dzieci byłaby naprawdę niesamowita. No to na pewno. Jest, tylko że niestety nie wszyscy z niej potrafią w sposób właściwy korzystać, bo naprawdę podczas otwierania tego placu zabaw wszyscy się cieszyli, a potem im dłużej działał, tym więcej było z nim problemów. No i szkoda, że jest zamknięty, to bez wątpienia. Ale zapytamy, kiedy będzie czynny. Może jest już jakaś data określona, kiedy dzieci będą mogły z tego terenu korzystać. No, byłoby super. Okej. Także dziękujemy za ten telefon, dziękujemy za to zgłoszenie. My się tutaj przypomnimy, gdzie trzeba. Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy i życzymy udanego, pięknego, słonecznego dnia. Zresztą jak nasza słuchaczka tutaj to powiedziała na naszej antenie. A teraz czekamy na kolejne telefony, które będą się pojawiać na naszej antenie i proszę bardzo, odbieramy kolejny z nich. Dzwoni pan, tak, dodzwonił się pan. Słuchamy. Nawet. Dzień dobry. Tak, słuchamy. Dzień dobry, dzwonię z Polkowic, w wiadomej sprawie zapewne. No nie, że znowu się zepsuło się. Chyba to będzie walka z wiatrakami. No niestety, data się zatrzymała 13 czerwca, 15 bodajże 24 i od tej pory nic nie zrobione. 13 czerwca pan mówi? 13 czerwca, sprawdzam jeszcze wczoraj wieczorem, ta data cały czas widnieje. No dobra. Coś ewidentnie tam jest nie halo. No już. Albo zlikwidować tą tablicę, albo zrobić tak, żeby było porządnie, tak już, mi się przynajmniej wydaje. Już panu mówię, bo przed kilkunastoma dniami, tak, 10 czerwca mieliśmy taką informację, że urządzenie funkcjonuje w oparciu o kartę SIM. Wkrótce to będzie zmieniane i będzie miało stałe podłączenie kablowe z internetem. Wtedy też znikną okresowe problemy z zawieszaniem się urządzenia. Tak jak otrzymaliśmy informację z Urzędu Gminy w Polkowicach, trudno precyzyjnie określić termin, kiedy by się to miało wydarzyć. Natomiast Straż Miejska jest gotowa, bo to od nich będzie ten, że tak powiem, kabel podłączony. Potrzebne będą jeszcze ustalenia z operatorem tego szczytnika. No i wtedy jakieś działania są już podjęte, żeby to się nie zawieszało. O, takie mamy wiadomości z Urzędu Gminy. No jasne. Dobrze, dziękuję serdecznie. Pozdrawiam całe radio, wszystkich słuchaczy. Dziękujemy bardzo. My również pana pozdrawiamy i mamy nadzieję, że w końcu te problemy techniczne w tym miejscu służby się z tym uporają, tak, i będzie to działało w sposób należyty. Jakby pan mógł, oczywiście, jakby to już zatrybiło tak jak należy, to proszę do nas dzwonić. 726-114-114, to właśnie pod ten numer dzwonicie, to pod tym numerem czekamy na wasze wszystkie, można powiedzieć, skargi i zażalenia, tak? Tak ładnie można tak... No w sumie to, co mam przed sobą, widzisz, Bartku, to taka książka skargi zażaleń. No trochę nie? Tak, trochę tak to wygląda. Także jeżeli ktoś jeszcze chciałby się trochę poskarżyć, może trochę pomarudzić przy piątku 24 czerwca, a może ktoś będzie chciał podziękować, tak, to kwiaty i motyle jak najbardziej, także może wysłać. Halo, dzień dobry, witamy. Witam serdecznie. Słuchamy. Ja mam taką sprawę. Czy jest jakaś szansa, żeby na osiedle Paulinów był światłowód? A, to już, to wtedy... Zawsze jest tak, a przynajmniej ja wiem, że zawsze było tak, że trzeba było zbierać ileś podpisów i iść bezpośrednio do jakiegoś operatora. Bo jeżeli... Bo tam fundusze, które Unia nam oferuje i jak mają miejscowości, które są pozagłogowe mniejsze, no to może by na takie fundusze się i głogu załapał i tak. Większe osiedle, które jest tak naprawdę... taką. Tylko z tego co się orientuję, to przykładowo te gminy z terenu powiatu głogowskiego, gdzie światłowód aktualnie jest kładziony, a chyba, jak się nie mylę, aktualnie w gminie Kotla, były środki dedykowane z ministerstwa, żeby takie sieci kłaść. Natomiast nie wiem, czy dotyczy to gmin miejskich, bo Paulinów tak, jest w gminie miejskiej. Nie wiem, dlatego też moje takie zapytanie, Głogów jest dość takim dużym miastem. Jasne. Dużo osiedli, osiedle Paulinów, to jest duże osiedle, które jest bardzo, bardzo, bardzo długo,
a tam naprawdę taka internetowa kuska jest. Mhm. No jedno jest pewne, no najlepiej pisać na taką petycję, zebrać jak największą ilość podpisów, no bo oni wtedy będą relatywnie widzieć, ile osób jest zainteresowanych tym światłowodem. I czy im się to opłaca. Natomiast nic nie stanie na przeszkodzie, żebym po prostu zapytał w Urzędzie Miasta, czy takie środki gmina posiada, żeby, nie wiem, akurat na osiedlu Paulinów w ten sposób zadziałać. Także zapytamy, dowiemy się co i jak, jeśli chodzi o gminę, a mówię, jeśli gmina odpowie, że no nie ma środków, bo tam przykład tylko gmina wiejska dostała takie środki, no to wtedy no, pozostaje państwu tylko jedno. Petycja i działać już niestety na własną rękę, no bo my na wszystkich operatorów wpływu niestety nie mamy. Także dziękujemy za ten telefon. Ale zapytamy. Ale podpowiedź jest i też pytać właśnie takie Kleszek mówi będziemy. Dokładnie. 726-114-114, drodzy słuchacze, dzwonicie i zgłaszacie nam sprawy. No jak pokazuje chociażby dzisiejsza audycja różne. Przypominacie się też z pewnymi sprawami, tak jak nieszczęsny czytnik w Polkowicach. Natomiast jeśli planujecie weekend, to zerknijcie na miedziowe.pl do działu Nie przegap i co, gdzie, kiedy. Naprawdę jest w czym wybierać, jeśli chodzi o imprezy. Tak, jest. Wystarczy sobie zajrzeć Nie przegap, co, gdzie, kiedy. Tam jest pełny kalendarz imprez w naszym regionie, a tych imprez będzie coraz więcej, bo wakacje przecież dopiero się rozpoczną w poniedziałek oficjalnie. A dzisiaj tak już nieoficjalnie można powiedzieć, że są wakacje 2022 roku. No i my czekamy w te wakacje już na wasze telefony. 726-114-114. Na naszym zegarze jest 9:27. Jeszcze czekamy przez najbliższe 18 minut. Jeszcze możecie dzwonić i dawać nam znać, co tam ciekawego, co zaobserwowaliście, gdzie nas jeszcze nie było, a gdzie powinniśmy być. Bo to też tak można. Drodzy słuchacze, no i numer przypomnijmy, bo nasz słuchacz bardzo prosił ostatnio, tak, żeby go przypominać co jakiś czas. 726-114-114 i odbierzmy kolejny. Ktoś właśnie korzysta z tego. Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchamy. Ja dzwonię drugi raz odnośnie południowej i wierzbowej. Wyjeżdżając z drogi południowej na wierzbową, po lewej stronie nic nie widać. Te lipy, które tam są, tak obniżone mają konary, że tam może dojść do jakiejś tragedii. Ja powiem panu zupełnie szczerze, że ja mam z tym problem. Rozglądam się na lewo, prawo, zresztą tam był niedawno wypadek. I powiem panu, już dzwoniłem do was i nie widać żadnej interwencji, żeby podciąć w sensie tych gałęzi z tych lip, żeby była lepsza widoczność. Tak, dzwonił pan 22 czerwca, czyli dwa dni temu. To dajmy chwilkę służbom, żeby tam podjechały i to podcięły, dobrze? Dobra, dziękuję uprzejmie. Tam naprawdę jest poważne zagrożenie. Jasna sprawa. Mam to zapisane i to telefon z 22 czerwca, 24 pan się przypomina, my też się przypomnimy, okej? Dziękuję uprzejmie. Pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia. No. No niestety na niektóre rzeczy, drodzy słuchacze, trzeba troszkę poczekać, także troszkę cierpliwości, bo nie da się ukryć, że tych tematów jest naprawdę sporo. Służby też walczą z innymi tematami. Tak. I te, które im zgłaszamy, to oni starają się naprawdę na bieżąco ogarniać. No ale no, na niektóre rzeczy trzeba troszkę faktycznie poczekać. No ale można powiedzieć, jedna wielka lipa z tym wyjazdem. No w tym przypadku faktycznie lipa, bo przedwczoraj słuchacz dzwonił i mówi, że to właśnie taka przerośnięta lipa zasłania tam widoczność. Myślę, że w przyszłym tygodniu uda się to ogarnąć, jak tylko służby tam podjadą. Taką mam nadzieję przynajmniej. No, także poczekamy, zobaczymy, ale gdyby nasz słuchacz oczywiście zaobserwował, że lipa została podcięta, to też proszę dać znać. Tak, zawsze można wysłać też kwiaty i motyw. Jeśli nie zostanie podcięta na przykład za tydzień, to też proszę się przypomnieć, tak? No. Więc my też będziemy przypominać. Pamiętamy też doskonale o wyjeździe z drogi wewnętrznej w okolicach ZUS-u na Morcinka. Też wiemy, że tam są krzaki do przycięcia i też mamy nadzieję, że niebawem tam sytuacja w kwestii bezpieczeństwa się poprawi. Temat dla reportera trwa. Ostatni w tym tygodniu, pierwszy prawie że wakacyjny. Ci, którzy mieli zakończenie roku szkolnego o 8, to już się cieszą z wakacji, a ci, którzy mają aktualnie, no to jeszcze chwilę poczekają na odebranie świadectw, ewentualnie nagród i potem będą mogli odpoczywać. A później świadectwa do szuflady i wakacje. Tak jest, do segregatorów. Byłem w szkole podstawowej numer 9 w Głogowie, młodzież zadowolona. Mówią, że przynajmniej tych dwóch uczniów, z którymi rozmawiałem, rok dobry, z fajnymi średnimi.
dziewczynka. A jaka to teraz fajna średnia? No, dziewczynka miała 4,81, a chłopak 5,2. To są fajne średnie? No. To są jak teraz średnie? No właśnie. Fajna średnia to 4,2. Tak, od 3,5 do 4,2, tak? Przyjmijmy, to jest fajna średnia. No dobra, do 4,5 niech będzie fajna średnia. A te to są już ekstra średnie, bo to są czerwone paski, chciałem zauważyć. Tak jest, dokładnie. Także życzymy wam samych przyjemności na te nadchodzące wakacje. A żeby się też bezpiecznie spędzić. O właśnie, bezpieczne niech to będą wakacje, a teraz czekamy na kolejne telefony 726-114-114. Jest godzina 9.31, więc jeszcze te 14 minut dla was. Choć najpierw zrobimy króciutką chyba przerwę na reklamy, tak. Skoro nikt nie dzwoni aktualnie. I po niej wrócimy. To zostały nam ostatnie 13 minut ostatnie, nie, przepraszam, 12 minut ostatnich nam zostało. Także czekamy na kolejne telefony 726-114-114. Te tematy cały czas Leszek tutaj skrupulatnie zapisuje. W księdze skargi zażaleń. Tak, jak już ustaliliśmy, to jest taka nasza księga skargi zażaleń. Na dodatek tak można powiedzieć, to jest taka bordowa księga. Sporo tego, nie? No, trochę się tego nazbierało faktycznie. Szczególnie, że kartka jest duża, nie taka malutka. Tak. Halo, dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Ja chciałam uświadomić wszystkim uczniom, że dzisiaj jest najpiękniejszy dzień, ponieważ przed nimi całe wakacje. Jutro już będzie o jeden dzień mniej, a pojutrze o dwa dni. Ale dzwonię z zupełnie inną sprawą. Mąż wczoraj był w ratuszu zapłacić podatek i miał gotówkę, no i trzeba było resztę dopłacić kartą. I pani niestety powiedziała, że nie da rady. Albo całość gotówką, albo całość kartą. No trochę się zdziwił, ponieważ we wszystkich sklepach nieraz tą końcówkę można dopłacić kartą, więc proszę wyjaśnić, jak to w ogóle jest. Czy pani niekompetentna, czy urządzenie nie takie? Bardzo proszę, dobrze? Tylko, że nie zawsze słucham was, a chciałabym uzyskać tą informację, więc jakbym nie dosłyszała, to kiedyś zadzwonię jeszcze. Dobrze. To my będziemy czekać na ten telefon, a postaramy się odpowiedzieć jak najszybciej. Tak, biuro. Dobrze, dziękuję bardzo. Pozdrawiamy serdecznie. Do usłyszenia. Do widzenia wzajemnie, udanego dnia. Dopytamy w takim razie w biurze obsługi mieszkańca. Czy to był taki jednostkowy przypadek, czy coś z urządzeniem było nie halo? No bo normalnie można część gotówką, część kartą. No właśnie, to taka dziwna sytuacja. No ale to wyjaśnimy. Przynajmniej postaramy się dowiedzieć jak najszybciej. 726-114-114. Dzień dobry, witamy. Słuchamy. Dzień dobry. Proszę pana, ja do pani Iwonki, bo nie dosłyszałem, nie wiem, czy była, czy nie była. Przekażemy, bo jest na zakończeniu roku szkolnego. Słuchamy. A proszę pana, bo chodzi mi o tą lampę, co tam będą stawiać na tym zjeździe z tej górki. Czy tam pani Iwonka była to zobaczyć, tak, czy nie? Tak, interweniuje i czeka na odpowiedź, z tego co pamiętam. A to ślicznie, dziękuję. Miłego dnia dla was wszystkich i dla pani Iwonki. Okay. Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy serdecznie. Do usłyszenia. Pozdrawiamy również cały Lubin, całe Polkowice także, całe Zagłębie Miedziowe pozdrawiamy i czekamy na telefony z całego Zagłębia Miedziowego, drodzy słuchacze. Czy to jest najmniejsza wieś w Zagłębiu Miedziowym, czy największe miasto, nieważne, po prostu stamtąd możecie do nas zadzwonić, jeśli macie jakiś problem. Dokładnie. Jak nie macie, to po prostu zadzwońcie i dedykujcie komuś kwiaty i motyle, jeśli oczywiście ktoś na takowe zasłużył. No, bo czasem to się trzeba nazasługiwać. No, nie da się ukryć, że czasem trzeba się napracować, żeby te kwiaty i motyle u nas na antenie Radia LK otrzymać w temacie dla reportera. Niektórzy pracują już rok nawet na niektóre rzeczy, żeby utrzymać kwiaty i motyle, a dalej jakaś rzecz może być niezrobiona. Dokładnie, dokładnie. 726-114-114, jeszcze najbliższe 7, nie 7, 9, jak ja dzisiaj dziwnie liczę w ogóle. Skopiński do szkoły. W wakacje? Tak, jakiś kurs. Nie, słuchaj, od poniedziałku w SP9 w Głogowie ruszają półkolonie, tam jest matematyka na wesoło, to możesz iść. No to może nie, bo na wesoło to wiesz, to będą tak zwane jaja w cudzysłowie. A ja muszę się nauczyć liczyć szybko, no. Jakoś tak dzisiaj mi totalnie nie idzie. No ale to pewnie przez to, że i temperatury robią swoje i ogólnie nie ukrywajmy, że te temperatury mają na nas wpływ. Zresztą słyszeliście sami w informacjach z kraju i ze świata, że niektórzy mogą czuć się rozdrażnieni, że niektórzy mogą się nie wysypiać. No niestety, trzeba o siebie dbać. Pamiętajcie o tym, żeby pić dużo wody. O tak. To przede wszystkim. I pamiętajcie też, żeby... To ja biorę łyka. Dobra. I żeby lekko się ubierać, żebyście po prostu no nie ubierali się może cały czas na czarno i tak dalej, no bo
jakby nie było, czerni sprzyja temu, że się przegrzewamy szybciej, jeśli szczególnie pracujemy na przykład na słońcu. Wczoraj czerń chyba musiała przyciągnąć za mocno słońce na dach stacji benzynowej. Tak się domyśliłem, że to od tego. Przy rondzie. Ponieważ no, jest pięć zastępów strażackich, musiało tam wczoraj wieczorem interweniować, a że akurat tamtędy przejeżdżałem, no to nie sposób nie było zrobić informacji. I zdjęć. I zdjęć. Na szczęście nikomu nic się nie stało, ale jak przeczytacie w portalu miedziowe.pl, no straty są spore, bo wstępnie nawet szacowane na 500 000 zł. Tak. No to odbierzmy telefon. Tak. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Słuchamy. Ja to tak w zasadzie dzwonię w sprawie takiej ciekawostki. Tak. W Ładoszowie Małym jest drzewo topola, ale to drzewo w obwodzie ma ponad 7 metrów, wysokości około 30. Konary rosną to jest też w granicach 30 metrów. To jest, mi się wydaje, że jak na nasze okolice to jest unikat. 7 metrów pan mówi? W obwodzie? W obwodzie na wysokości 1,5 metra. Dobra. A w którym miejscu w Ogoszowie? Gdzieś przy drodze? Nie. To jest tak, tam kiedyś był PGR i między wioską a PGR, to jest widoczne daleko, bo to jest tak potężne drzewo, że wystarczy tylko wjechać i spojrzeć w połowie wioski do, na prawą stronę. Mm-hmm. Jadąc od Kurowic tu? Od Kurowic. Od Kurowic. Tak. Bartek, kiedy jedziemy tam rowerami? Ja tam niedawno byłem rowerem. To musisz tam, jest trochę zarośnięty teren, znaczy trochę trudno dostać, ale drzewo jest niesamowite, to ja. Nie wiem, ile co to może mieć lat, w każdym razie nie wiem, czy w Polsce jest tak duża, takie, tak duża topola. Taka duża topola. No to faktycznie ciekawostka. No może trzeba zgłosić to gdzieś, żeby jakiś pomnik zrobili? No nie wiem, w każdym razie ja tam się praktycznie w cieniu tych konarów wychowałem, ale nie słyszałem nigdzie zmianki, żeby ktośkolwiek wspominał, że coś takiego tam istnieje. Ale mówię, że koros niesamowity. No tak przypuszczam, że na dole to w granicach 8-9 metrów przy gruncie. No to ładnie, faktycznie. Spore. I to jeszcze jest topola, która żyje. No już powoli zaczyna tam niektóre gałęzie gubić, ale kolos niesamowity. No dobra, to będziemy w takim razie faktycznie, jak gdzieś tam rowerami będziemy przejeżdżać, to sobie sprawdzimy. Może uda nam się wypatrzeć, ale jak pan mówi, że jak się wjeżdża i spojrzy na prawo, no to widać, no to... Tak, pół wioski na prawo góruje nad całą okolicą. Dobra. To zerkniemy sobie. Dziękujemy. Bardzo dziękujemy za tę informację. Również miłego dnia. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Tylko my zerkniemy. Ci, co nas słyszą, a mógłby się tym zainteresować. Jadą tamtędy rowerami, no to zachęcamy, żebyście zobaczyli to. Ten spory okaz topoli, jak to powiedział nam słuchacz. Taka ciekawostka. Także nie tylko sprawy i tematy dla reportera, ale i ciekawostki przyrodnicze, jak słyszeliśmy. 726-114-114, numer telefonu. Drodzy słuchacze, 5 minut do zakończenia tematu dla reportera, tak więc spokojnie jeszcze z 5 telefonów odbierzemy, jeśli oczywiście do nas zadzwonicie, bo na razie nie mamy co odbierać. I nikt nie dzwoni w sprawie komarów, aż dziwne. No, cicho bądź, bo przylecą. Ale to mi się bardzo podoba w tym roku, że jest gorąco, nie ma wiatru, a nic cię nie żre. Nie ma żadnego komara, co bardzo mnie cieszy. Raz, że było pryski, a dwa, że też Odrań wylała. Tak, nie było tych niski stan wody zrobił swoje niestety. Z jednej strony dobrze, że komarów nie ma, choć z drugiej strony no to pokazuje nam tylko to, że no, Odra coraz mniejsza. Teraz w ogóle przejeżdżałem ostatnio przez most i sprawdziłem sobie, tak popatrzyłem na Odrę, to jakoś tak płytko. W niektórych miejscach, to dawno nie pamiętam takiej Odry. No, a teraz, drodzy słuchacze, nie o Odrze, tylko o waszych tematach. Jeszcze przez 4 minuty. 726-114-114. Dzwonicie z całego Zagłębia Miedziowego. Wszelkie szczegóły dotyczące też tematów, które zostały poruszane, często znajdziecie na miedziowe.pl. One są tutaj często bardzo szeroko opisywane wraz z odpowiedziami, jeśli już oczywiście takowe otrzymaliśmy. Też dużo tematów na miedziowe.pl znajdziecie. O tu między innymi widzę, że między innymi widzę no to, że się zapaliło, ale że też trwają pierwsze urodziny wiatraka w Polkowicach. Tak. Iwona Mierzwiak wczoraj tam była, możecie zobaczyć galerię zdjęć z tego, ale też i zaproszenie na kolejne obchody. Sporo będzie się działo też od dziś przez 2 dni w Grochowicach podczas Stachuriady. O, właśnie, bo Stachuriada przecież. Tak, Stachuriada i Dni Lubina i Dni Gminy Radwanice i jubileusz 800-lecia wsi Kłobuczyn. No jest tego tyle, że naprawdę jest w czym wybierać. Otwarty zlot motocyklowy w Gwizdanowie.
A gdyby ktoś się zastanawiał, kto na Głogowianki. Dniach... Tak, kto na Dniach Miasta w Lubinie zagra, to już tutaj mówię. Kleo, Agnieszka Chylińska, Don Guralesco, Grzegorz Chyży i grupa Lemon. Także tam też się zapowiada wyśmienicie. Wyśmienicie zapowiadają się Dni Miasta. No a teraz, no jeszcze te trzy minutki musimy poczekać, drodzy słuchacze. No jeszcze te trzy minutki macie ustawowe. Że tak powiem, to... Ramówkowe. Tak, 726-114-114. A może ktoś chciałby pozdrowić uczniaków, którzy kończą dziś swój rok szkolny, kolejny zresztą. Ja wiem doskonale, że dla wielu uczniów to rok szkolny, który był ciężkim rokiem szkolnym, trudnym dla niektórych, być może dali radę. Ciekawe są, telefon odbierzmy. Dzień dobry, witamy. Słuchamy. O, i cisza. Dzień dobry. No i ktoś zadzwonił i się przestraszył chyba, albo za szybko odebrałem może. Może. To może jeszcze raz proszę spróbować, ja postaram się trochę wolniej to odebrać. Tak można? No można, poczekać chwilę. Poczekaj, widzisz, teraz poczekam chwilę. Telefon dzwoni, teraz odbiorę i powinno być dobrze. Dzień dobry. No, dzień dobry. Słuchamy. Czy można by policję naszą głogowską troszkę pogonić na zakazy na Stare Miasto, na ulicę Spółdzielczą w Głogowie? Na każdym zakazie stoją samochody. Czy nic nie można z tym zrobić? A dzwonił pan na policję? Tak, ale to wie pan, idzie przez główną tą siedzibę i tu się czeka. Akurat jestem kierowcą, wie pan, śmieciarki. Tu nic nie robi ta policja. No to szczerze panu współczuję, bo wiem też, jak musicie tutaj na Starym Mieście też mocno lawirować. Tak, dzisiaj to w ogóle przejazdu nie ma. Na żadnym. Wszystko musimy jeździć pod zakazy. Bo się nie da rady przejechać. Mhm. Mówi pan głównie Spółdzielcza aktualnie, tak? Spółdzielcza aktualnie, Aleja Wolności, Plac Tysiąclecia i Stare Miasto. Mhm, dobra. No, można tam o interwencję poprosić. Tak, my tutaj interweniujemy teraz, apelujemy. Do tych, którzy parkują w taki, a nie inny sposób. A tak czy inaczej, zaraz po zakończeniu audycji na dyżurkę zgłosimy taką prośbę o taką interwencję. Tak, a niech się przyjadą. No. Auta klimatyzowane mają, także się nie zmęczą. Bardzo dziękujemy za ten telefon i pozdrawiamy. I oczywiście spokoju życzymy. Miejmy nadzieję, że te drogi już niebawem będą drożne. Drodzy słuchacze, no apelujemy do was raz jeszcze. No jak jest zakaz, to nie parkujemy. Ja widzę po Starym Mieście naprawdę często. Są zakazy, nie ma miejsc postojowych, ale stoicie, bo nie ma gdzie stanąć. Znaczy, na upartego to można sobie poszukać miejsca parkingowego troszkę dalej, ale każdy by chciał oczywiście auto mieć 2 metry od klatki schodowej, albo najlepiej to wjechać do klatki schodowej. Troszkę dalej niektórych przeraża. A troszkę dalej, tak, faktycznie. Także troszkę dalej, drodzy słuchacze, już jesteśmy, bo jest 9:45 i będziemy kończyć dzisiejszy temat dla reportera. Bardzo dziękujemy oczywiście za wszystkie telefony i zgłoszenia. W weekend wypoczywajcie, obserwujcie to, co wokół was i jak coś, to w poniedziałek od 9:15 dzwońcie do nas, będziemy na was czekać. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 726 114 114. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera.